dotację na start, otworzyłeś firmę nie patrząc na dotację, teraz chcesz ją szybko zamknąć i ubiegać się o nową dotację. Czy tak można? No niestety nie i tłumaczę Ci dlaczego. W większości programów okres między zamknięciem a otworzeniem nowej firmy, tym razem dotacji, musi wynieść co najmniej 12 miesięcy, a są przypadki większe. W niektórych urzędach pracy, jeżeli wznawiasz działalność w tej samej branży, to okres tej karencji bez firmy może być nawet wydłużony do 24 miesięcy, a spotkałem się z przypadkami i 5 lat. W przypadku preferencyjnej pożyczki wsparcie w starcie okres to 12 miesięcy, tak samo jak w przypadku dotacji z LGD. Więc jeżeli otworzyłeś firmę nie patrząc na dotację, to jeżeli nie masz machiny cofającej Cię w czasie, no to za bardzo nic nie da się zrobić. Ewentualnie ratunkiem mogą być preferencyjne pożyczki dla startupów. Powoli wchodzą pożyczki unijne, więc jest szansa i dla Ciebie. Natomiast jeżeli Ty chcesz być na bieżąco z dotacjami i nie robić takich głupich błędów, polub i zaobserwuj mój kanał oraz podaj dalej do innych osób, żebyśmy mogli dotrzeć do większej liczby planujących przyszłych przedsiębiorców. Co więcej, jeżeli chcesz dostać ode mnie darmowego e-booka, gdzie omawiam wszystkie dotacje na start, skomentuj materiał słowem dotacja, a wyślę do Ciebie darmowego e-booka z wszystkimi dotacjami w 2024 roku. Cześć!